Biznes Cafe Podcast, odcinek 21. Nazywam się Grzegorz Futyma i zapraszam Ciebie na rozmowy z ludźmi, którzy z powodzeniem prowadzą swój biznes na Wyspach Brytyjskich. Wyciągam od nich sekrety, które pomogły im osiągnąć sukces oraz gotuję z nimi dawkę inspiracji i motywacji dla Ciebie. Dostałem ostatnio taką wskazówkę od jednego z przyjaciół, pewnie też słuchaczy podcastu, a nawet widzów, ponieważ zobaczył mnie, że ja robię te materiały w koszulkach, w krótkim rękawku, robię to w takim nieoficjalnym stroju. Zwrócił na to uwagę i dał mi taką radę, żeby to zmienić, żeby zacząć ubierać się bardziej elegancko, żeby po prostu jakiś może kołnierzyk, jakiś krawat, coś w tym stylu założyć, żeby to było bardziej profesjonalnie. I ja wziąłem sobie do serca oczywiście tą jego radę, ale chcę powiedzieć, że dla mnie najważniejsze jest to, żeby stworzyć miejsce, w którym moi goście będą czuli się luźno. I nie chcę tworzyć pewnych barier, bo nie każdy będzie czuł się luźno, jeżeli ja będę ubrany tak jak w telewizji, tak jak w jakimś studiu, gdzie naprawdę te tematy są bardzo poważne i trzeba to wszystko bardzo tak ramowo, czasowo zmieścić się. Ja tutaj chcę stworzyć zupełnie coś innego. Ja chcę stworzyć, tak jak napisane mam na koszulce, create a life you love. Ja pragnę tworzyć życie, moje życie, żeby było takim życiem, jakie kocham. I moje życie takie, jakie kocham, jest takim, że mogę ubrać się w co chcę i wyjść do ludzi i być z nimi. Niekoniecznie muszę ubierać cokolwiek na siebie. Więc to mi przyświeca w tym całym nagrywaniu właśnie w takim nieoficjalnym stroju. I właśnie mam nadzieję, że moi goście i mój dzisiejszy gość też odczuwają pewien rodzaj luzu w tych rozmowach. Bo w takiej właśnie atmosferze można wejść troszkę głębiej i zobaczyć, jak wygląda ich życie i jakie życie oni kreują. I dzisiejszy mój gość, Piotrek, nie jest chyba wyjątkiem, zaraz go o to zapytam, ale wydaje mi się, że też tworzy w swoim życiu tworzy po prostu coś, spełnia jakby swoje marzenia, tworzy coś, co kocha. I to jest ciekawe właśnie, ponieważ Piotrek jakiś czas temu, zaraz się dowiemy dokładnie, kiedy to było, jak to się stało, ale zauważył pewną rzecz, może niszę na rynku, może jakąś opportunity, jakąś taką możliwość do zainwestowania w firmę i otworzył firmę, która dzisiaj ma dosyć duże obroty i świetnie sobie radzi, ma wielu klientów w całej Wielkiej Brytanii, a mianowicie zakłada i produkuje i zakłada żaluzje, różnego rodzaju żaluzje. No dobrze, no ale już na ten temat niech powie sam właściciel firmy. Cześć Piotrze. Witam Cię. Super, bardzo się cieszę, że jesteś właśnie w tym podcaście. Jakiś czas temu spotkaliśmy się w Manchesterze, powiedziałaś mi o sobie kilka słów i jakby nie było czasu więcej się dowiedzieć, ale później okazało się, że twój sukces należy do dosyć znaczących, jeśli chodzi o tej, jeśli patrzymy na Polaków w Wielkiej Brytanii, no to wiesz, mówimy o milionowych obrotach rocznych, jeśli chodzi o żaluzje. No i chciałbym może zapytać Ciebie na początek to pytanie, które odnosi mojej koszulki. Create a life you love. Czy faktycznie czujesz, że tworzysz życie, które kochasz? A więc spełnią się w tym, co robię. Jest to moja pasja. To nie jest tylko moja praca, ale też jest moja pasja. Pewnie już nieraz słyszeliście, że jeżeli ktoś pracuje i kocha to, co robi, no to jakby w ogóle nie pracował, bo to jest jego życie. No i tak jest w przypadku mnie i mojej firmy, że po prostu ja lubię to, co robię i mi to sprawia przyjemność. I jest to praca, ale też przy okazji jest to pasja moja i tak jak tutaj właśnie próbujesz powiedzieć i zgadzam się z tobą, że trzeba kreować świat, który kochasz i do tego też dążymy. No właśnie, bo ten świat jakby nas niczym nie zaskoczy. Na pewno świat nie da nam wspaniałego naszego spełnienia sam. Najpierw musimy sobie zaprojektować, to musimy o tym marzyć, myśleć. No ale dobrze, zanim zaczęłeś robić to żaluzję i wpadłeś na ten pomysł, o czym zaraz powiemy, chciałbym, żebyś powiedział kilka słów o sobie, co robiłeś wcześniej. Jak to się stało, że przyjechałeś do Anglii? Dlaczego taka decyzja? A więc przyjechałem do Anglii 12 lat temu. Decyzja bardzo prozaiczna. Wiadomo, że w Polsce nie było w tym okresie zbyt dużo do zaoferowania, jeżeli chodzi o pracę.
Ja sam pochodzę z małej miejscowości na Pomorzu, blisko Gdańska, z wioski teoretycznie, czyli tam w ogóle nie było żadnej perspektywy dla nas. No i szukałem jakby miejsca dla siebie, co tu robić. Wcześniej byłem w Niemczech 2 sezony, też miałem krótki epizod we Włoszech. No i potem jak już otworzyły się granice i była możliwość, żeby wyjechać do Anglii, no to po prostu szukałem sposobu, żeby wyjechać. No i tak się trafiło, że udało się. 12 lat temu przyjechałem do Anglii. Moja pierwsza praca to była w sortowni przesyłek kurierskich firmy UPS. Przepraszam, TNT. Teraz te firmy tam się łączą w jedną, ale to była firma TNT. I tam pracowałem 3 miesiące. I to było w okolicach Birmingham właśnie. No i po 3 miesiącach przeniosłem się do Barnsley. Z tego względu, że tutaj już kilku znajomych było. Mówili, że jest dużo pracy. Przyjeżdżaj i zobaczymy, jak będzie. No i faktycznie przyjechałem w niedzielę, z tego co pamiętam. A w poniedziałek byłem się zarejestrować w agencji pracy. We wtorek już miałem pracę. Także pracowałem w firmie, która produkowała łożyska do samochodów. Tam pracowałem jakiś miesiąc, półtorej. Potem moja dziewczyna przyjechała, obecnie żona już. No i po prostu, żeby jej pomóc, tym, żeby się tutaj jakby zadomowić i znaleźć pracę, no to odszedłem z tej fabryki, gdzie pracowałem w tych łożyskach i poszedłem pracować razem z nią do takiej sortowni szkła tutaj w Barnsley. No praca to nie była najciekawsza, to była taka praca dość trudna, że tak powiem. Firma do dzisiaj istnieje, ale ma bardzo złą reputację i zawsze miała złą reputację. Ale to jest firma, gdzie ludzie zaczynają właśnie swoją przygodę z Anglią, bo tam najłatwiej się dostać i tak dalej. Ma złą reputację ze względu na to, w jaki sposób traktuje pracowników, czy jak płaci? Tak, dokładnie. Także do tej pory ma taką reputację i tam mało kto chce pracować, ale z drugiej strony to też pomagało ludziom, bo mogli zacząć tą pracę jakąś i później szukać sobie czegoś lepszego, tak? Także to ma też swoje plusy, miało w tamtym czasie. No i po 3 miesiącach, jak już ona tam się zadomowiła, że tak powiem, no to ja dostałem propozycję, żeby pracować. To była firma, która zajmowała się dystrybucją mrożonek, czyli mrożone jedzenie. No i to była praca w chłodni w temperaturze do minus 30 stopni. No i praca polegała na tym, że pikowało się właśnie zamówienia dla restauracji, jakichś hoteli i tak dalej. Praca była na nocki głównie, także zaczęliśmy o 19 i tak długo, aż skończyły się zamówienia, tak długo trzeba było pracować. No tam popracowałem, z tego co pamiętam, około roku. I później znalazłem pracę w fabryce okien. I moja praca polegała na tym, że właśnie ja zajmowałem się składaniem okien, czyli montowanie tych części otwieralnych do ramy okiennej. Po angielsku się nazywało hanging. I to była moja praca właśnie na tej pozycji. I tam pracowałem 4 lata. I kolejną pracą, którą miałem, to był przedstawiciel handlowy. Znowu jedzenie, czyli sprzedawałem jedzenie zwana. I to było jedzenie typu kanapki, masło, jogurty, soki, no wszystko generalnie, co się mieści w lodówkach w sklepach. I tam też pracowałem 4 lata. No i już pod koniec pracy w tej właśnie firmie zaczynałem powoli działać jakby we własnym biznesie. No i tak to się zaczęło rozkręcać, że już od 4 lat właśnie prowadzę firmę Perfect Blind UK, która zajmuje się produkcją i montażem rolet. No dobrze. W skrócie, ale to wygląda ta historia na dosyć dobrze rozbudowaną, jeśli chodzi o ilość miejsc pracy, w których się odnajdywałeś, więc to jest ciekawe, bo czasami ktoś przyjeżdża, zdobywa jedną pracę i zostaje tam przez długie, długie lata, aż w pewnym momencie może coś zrobi innego, może nie. U ciebie to wyglądało też tak, że starałeś się zmieniać coś, iść dalej chyba, tak? Czy to były twoje decyzje, czy to po prostu był mus jakiś? Nie, to zawsze były moje decyzje. Miałem to szczęście, że nigdy
nikt mnie nie dzwonił, żadnej pracy, zawsze sam odchodziłem. Po prostu ja mam taki charakter, że nie potrafię długo pracować w jednym miejscu, jeżeli nic się nie dzieje. Jeżeli nie było perspektyw rozwoju osobistego, to po prostu ja już tam nie mogłem wytrzymać. Ja już tam dusiłem się w tej pracy i tak było właśnie za każdym razem. Na początku duża ekscytacja, że to coś nowego człowiek robi i się uczy, ale potem dochodzi do momentu, że już wszystko umiesz, a wiadomo, że nie wszystko, bo na tym twoim dziale, gdzie pracujesz, tak? A nie masz możliwości, żeby się rozwijać, no to w tym momencie ja już szukam czegoś nowego, jakiś krok do przodu. Bo moim celem jest, żeby ciągle się rozwijać, nie stać w miejscu. No ale czego ty konkretnie oczekiwałeś właśnie w miejscu pracy? Chciałeś awansować wyżej na jakieś stanowisko, czy może mieć jakiś wkład w rozwój tej firmy? Co tobą jakby kierowało tutaj? Wiadomo, że nie dążyłem do tego, żeby być na kierowniczym stanowisku, bo patrząc na to, jak te firmy działają i tak dalej, to wcale nie jest taka fajna praca. Nawet bardziej stresująca i wypalająca. Także to nie chodziło o to, żeby awansować, tylko po prostu mnie to nudziło, tak? No, ja nie mam takiego charakteru, żeby robić takie powtarzalne rzeczy, że stoisz przy linii i bezmyślnie pakujesz coś tak dalej, bo to po prostu nie dla mnie. No, ja bym tam nie mógł pracować. Czyli z każdą zmianą pracy miałeś nadzieję, że tym razem będzie inaczej? A no to ta poprzednia praca Kerry Foods, właśnie jako przedstawiciel handlowy, no to już był troszkę inny rodzaj pracy, bo ja to traktowałem w ten sposób, że miałem swojego vana i ten van był moją firmą. Ja wyjeżdżając z firmy, zawsze sobie mówiłem do siebie w duchu, że to jest twoja firma i ty jedziesz pracować we własnej firmie. Wiadomo, że pracowałem dla firmy, ale miałem takie podejście, że i miałem też możliwość, żeby działać właśnie też jakby trochę niezależnie. Że ja spotykam się z tymi ludźmi, ja z nimi rozmawiam, ja nawiązuję z nimi relacje i później te relacje pomagają mi sprzedawać po prostu więcej, tak? Budować sprzedaż, budować zaufanie. I to było fajne w tej pracy. To ciekawe właśnie, że ty jakby pracując dla kogoś już szukałeś jakby się tu odnaleźć w tym miejscu, żeby czuć, że to jest moja firma. Po co ci by to było potrzebne, takie podejście? Dlaczego tak chciałeś myśleć, tak się czuć? Ciężko mi powiedzieć dlaczego. No, myślę, że to pomagało mi w pracy, że ja nie czułem się właśnie znowu blokowany, jakoś, nie wiem, stłamszany. Miałem trochę więcej swobody w tym, co robię. Ciężko mi to wytłumaczyć. Mówisz o swobodzie, ale jakby nikt tej swobody chyba ci nie dawał. Nikt ci nie powiedział, o Piotrek, wiesz co, fajnie, bo ty to się zachowujesz tak, jakbyś był właścicielem tej firmy, czy tam, prawda, dyrektorem. Nie powiedział. To nie chodzi o to, że ja tak czułem się jako dyrektor, bo ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że tutaj nade mną nikt nie stał, nikt mnie nie kontrolował, o to chodzi bardziej. Że nikt ze mną nie jeździł, nikt mnie nie obserwował. Czy bardziej o to chodzi, tak? Nie chodzi o to, że ja czułem się właścicielem firmy, tylko o to chodzi, że tutaj byłem samodzielnym pracownikiem. O to mi bardziej chodzi. Samodzielność. Mhm. Tak. Okej. I w czym ci to pomagało właśnie? Pomagało mi to w tym, że miałem swój sposób pracy jakby. I starałem się robić to na swój własny sposób. No, żeby osiągać jak najlepsze wyniki tej pracy, którą robię właśnie. Czyli można powiedzieć, że bardzo przykładałeś się do swojej pracy i chciałeś dać jak najlepsze efekty swojemu pracodawcy. Dokładnie. Mhm, no to jest interesujące, bo z jednej strony mówisz, że nie mogłeś się odnaleźć jakby w żadnej z tej pracy, że nie mogłeś odnaleźć siebie, ponieważ to było jakieś tam przekładanie paczek, czy tam czegoś, jakiegoś towaru. A tu z drugiej strony mówisz, że jednak jak już tam byłeś, to dawałeś z siebie 100, może nawet 200%. Dokładnie. Zawsze w każdej pracy, w której byłem, zawsze starałem się pracować solidnie i rzetelnie No i po prostu spełniać się, bo tam się nie spełniałem w tych wcześniejszych pracach, ale chciałem, żeby pracodawca był ze mnie zadowolony, tak? Że po prostu, że ja solidnie podchodzę do moich obowiązków. I czy faktycznie otrzymywałeś taki feedback, takie zwrotne informacje od pracodawców, że jesteś dobrym, rzetelnym pracownikiem? W większości przypadków tak, w większości tak było. Wiadomo, że jak to była duża firma, to nie każda osoba, która
nawet mnie znała, też nie wiedziała, co ja robię, jak robię, ale osoby, które były najbliżej jakby, no to bardzo często doceniały to, co robię, tak? I to dało się odczuć. No wiadomo, jak to jest w firmach, że jesteś tylko częścią firmy i oni czasami mają takie podejście, że nie ty, to kto inny i to nie zawsze wszystkim zależy, żeby utrzymać takiego pracownika w firmie. No to jest bardzo interesujący problem właśnie, bo to, co mówisz, jest pewnym kontrastem do tego, co zauważam ja przynajmniej, rozmawiając z ludźmi, którzy pracują gdzieś na etacie. Czyli są ludzie i jeden typ, którzy lubią swoją pracę, bo znaleźli się w fajnej pracy, i drugi typ, którzy nienawidzą, nie cierpią swojej pracy, chcieliby stamtąd odejść. Ale w obydwu tych grupach zauważasz jedną rzecz. Brak tej pasji do tego, żeby być świetnym, żeby dać z siebie jak najwięcej. I w obu tych przypadkach dużo ludzi się spotyka, którzy po prostu nie czują, że chcą się dołożyć, tylko po prostu wykonać tą pracę od A do Z, od 8 do 17, czy od 9 do 17, już zależy, jaki tam mają ten zegar. I koniec. I jakby niekoniecznie wykorzystują ten czas najlepiej, prawda? Bo spotyka się, że ludzie nawet podczas pracy gdzieś tam w biurze, no to prawda, spędzają czas na Facebooku, na innych rzeczach i tak dalej, szukają czegoś innego, marnują ten czas. Więc to twoja postawa jest bardzo interesująca, ale przejdźmy dalej, zobaczmy, co się dalej stało, być może to wyjaśni nam, bo pokaże nam bardziej twoją sylwetkę, bo teraz powiedziałeś, że okej, jesteś właścicielem firmy Perfect Blinds, po tych wszystkich twoich przygodach w miejscach pracy nagle zdecydowałeś, że założysz własną firmę. No i co było tym momentem, w którym zdecydowałeś, że teraz jest czas na własną firmę, a nie przeskoczenie do następnego miejsca pracy, gdzie być może będzie inaczej? A więc od kiedy pamiętam, zawsze marzyłem o tym, żeby mieć własną firmę, prowadzić jakąś działalność samodzielnie, ale zawsze jest ten problem, co tu robić, czym się zająć i tak dalej. Także szukałem pomysłu na firmę. Oczywiście miałem wiele różnych pomysłów, chodziło po głowie i tak dalej, ale ciężko było z realizacją. A z tymi roletami to czysty przypadek, po prostu nigdy nie miałem wcześniej kontaktu z tą branżą. A teraz zdarzyło się tak, że kupiłem dom tu w Anglii 5 lat temu, no i wiadomo, że jak człowiek kupuje nowy dom, to potrzebuje później trochę prywatności i szuka tych rolet. No i zacząłem szukać tutaj na rynku angielskim rolet, które mnie interesowały, a interesowały mnie takie rolety, które ja znałem w Polsce, czyli rolety montowane na ramie okiennej. Ale nie było tutaj tego nigdzie, nie można było znaleźć. Szukałem przez kilka dni na internecie, no i nie udało mi się znaleźć. No i tutaj żona wzięła sprawę w swoje ręce, znalazła właśnie firmę w Polsce, która produkuje rolety, czy sprzedaje bardziej niż produkuje. No i postanowiliśmy, że kupimy te rolety przez internet z Polski. Po prostu, żeby już mieć te okna jakoś osłonięte, żeby mieć tą prywatność. No i oczywiście te rolety przyjechały. Nie wszystko było idealnie, bo to wiadomo, że jak się kupuje przez internet, to kolor zawsze inaczej wygląda niż na żywo. Też nie miałem wiedzy dokładnie, jak to wszystko pomierzyć i tak dalej. No i te rolety nie były takie super idealnie dopasowane i tak dalej. Ale mimo tego, że nie były idealnie dopasowane, to i tak spełniały swoją rolę. I ktokolwiek przychodził do naszego domu, to zawsze pytał, skąd macie te rolety. No my mówimy, że właśnie kupiliśmy je w Polsce i tak dalej. A oni, no, czy ja bym po prostu mógł kupić dla nich też takie rolety, bo im się bardzo podobają. No i tak właśnie jak już piąta, szósta, siódma osoba zapytała o to samo, no to właśnie mi się zaświeciła ta żarówka, ta lampka w głowie, no to może to jest ta nisza, którą my możemy wypełnić właśnie i oferować takie usługi, właśnie sprzedaż takich rolet. Też już miałem świadomość tego, że jest coraz więcej Polaków, którzy kupili dom na własność i oni mogą być naszym rynkiem, tak, naszymi odbiorcami. No i skontaktowałem się z firmą w Polsce właśnie, która mi sprzedała te rolety, czy będzie chętna do współpracy, że ja po prostu będę od nich kupował i montował. I tak to się zaczęło, tak przypadkowo trochę.
No, tak to wygląda jakby trochę przypadkowo, czyli coś, co było naturalną twoją potrzebą, stało się później pomysłem na biznes, ale odnośnie pomysłów wspomniałeś, że wcześniej miałeś wiele, wiele innych pomysłów też na biznes. Mógłbyś o nich powiedzieć, czy spróbowałeś już założyć jakiś biznes wcześniej? Nie, wcześniej nie próbowałem żadnego biznesu założyć. No, też myśleliśmy o wiadomo, jak większość pewnie Polaków, o polskim sklepie i tak dalej, a to się wiązało z dużymi nakładami finansowymi, a po prostu nie było na to stać. Też próbowałem, no, szukałem pomysłu, no to nie miałem jakiejś idei jeszcze, ale zastanawiałem się, co by tu robić. Też wchodziłem na forum, różne ciekawe pomysły na biznes, no tak było, tego nie ukrywam, ale no nic mi nie przekonało, że to jest ten pomysł, który warto wziąć i go realizować. Po prostu czekałem na moment, no, gdy coś się urodzi, coś samo się zdarzy. No i tak się zdarzyło, tak? Że po prostu przypadek sprawił, że zająłem się roletami. No właśnie, przypadek. A na początku tej rozmowy powiedziałeś coś o pewnej pasji, o zamiłowaniu i o tworzeniu życia, które się kocha. Powiedz mi, co jest takiego w tych roletach, że po prostu ty masz do tego pasję i że to kochasz? Bo chyba tak jest, z tego co zrozumiałem. Tak, no, a więc tak jak powiedziałem wcześniej, że dążyłem do tego, żeby prowadzić własny biznes i te rolety mi to umożliwiły, no i dlatego też jak już zacząłem to robić, no to tak jak wcześniej podchodziłem zawsze rzetelnie do moich obowiązków, tak samo zacząłem rzetelnie podchodzić do tej sprawy rolet, tak? I chciałem moje usługi świadczyć jak najbardziej profesjonalnie, z jak najwyższą jakością. No i tak jak wcześniej mówiłem, że zawsze staram się robić na 100% wszystko i też tak robię do dzisiaj. No i to przerodziło się w moją pasję. No, lubię to robić. Lubię spotykać się z ludźmi. Właśnie to, co było fajne w tym wszystkim, że tu spotykasz codziennie z kilkoma lub nawet kilkunastoma osobami i te osoby... Zawsze fajnie pogadać się z kimś, tak? To nie jest tak, że siedzisz i nie masz kontaktu z ludźmi, a tutaj masz non-stop kontakt właśnie, bo przez to, że jedziesz najpierw na pomiar, potem na montaż, też wiadomo, że są telefony, które trzeba odebrać i rozmawiać. Także kontakt z ludźmi to jest właśnie taki największy plus tej pracy. Brzmi to tak, jakby tutaj firma miała masę zajęć, masę klientów, sporo pracy do zrobienia, a przecież ta firma istnieje ile lat, kiedy się rozpoczęło? Zaczęło się dokładnie 4 lata temu, i 2 miesiące, czyli 4 i 3 miesiące. 4 lata i 3 miesiące temu, tak? Tak. Okej, okay. Powiedzmy 4 lata. I w 4 lata udało ci się tą firmę na tyle rozwinąć, że teraz wspomniałeś o milionowych obrotach. Że planujemy taki plan na przyszły rok, no na ten rok, który teraz się kończy, to będzie troszeczkę mniej, ale przyszły rok właśnie są plany, żeby dobić do miliona. Okej, okay. No i jest fantastycznie, bo jest z czym pracować. No właśnie, interesuje mnie to, bo dużo biznesów, dużo jest takich przypadków, że ktoś zakłada firmę, inwestuje sporo pieniędzy w pierwszym roku, tak jak mówisz, polskie sklepy czy innego rodzaju usługi. Wiele z nich niestety się zamyka zaraz po pierwszym roku, kiedy kończy się umowa najmu na przykład budynku i wtedy się ten biznes zwija, zamyka się, w to miejsce wskakuje inny biznes i tak dalej. Część z nich zostaje na rynku, ale jakby cały czas widać, że ten przypływ gotówki, ten rozwój jest jakiś taki słaby, że po prostu te firmy nie rozwijają się w takim tempie. Co ty takiego dobrego zrobiłeś, że w 4 lata ta firma ci się tak dobrze rozwinęła, że teraz mówimy o sprzedaży rocznej w wysokości 1 000 000 funtów, to nie wiem, ile takie rolety mogą kosztować, nie mam pojęcia, ale to musi być chyba kilka tysięcy takich transakcji, tak się domyślam. Tak, już mamy teraz dość dużą liczbę klientów, ciężko mi powiedzieć ile klientów, ale myślę, że do tej pory zrobiliśmy kilka tysięcy realizacji, także dość duża liczba. No, zaczęło się, wiadomo, od małej skali, że pierwszy rok to był taki
bardzo powoli to się wszystko rozwijało. No generalnie próbowałem dotrzeć do tych klientów, bo wcześniej też było o tyle fajnie, że nie było żadnej konkurencji, tak? Ja byłem chyba, z tego co mi się zdaje, pierwszą osobą, która zaczęła to robić tutaj w Anglii. Później oczywiście już ludzie podpatrzyli trochę to, co ja robię i zaczęli mnie naśladować. Także zaczęło się pojawiać... Przepraszam cię tylko, czy nie było polskiej konkurencji, czy w ogóle nie było konkurencji? Polskiej, czyli chodzi o to, że wśród Polaków nie miałem konkurencji, tak? Wiadomo, że firmy angielskie istniały, tylko że one oferowały inny rodzaj produktów. Tak jak pewnie każdy tutaj zauważy, wychodząc na ulicę, że w większości domów są te żaluzje pionowe, wertykale, a moim produktem były rolety Perfect Fit, czyli montowane na oknach. I do tej pory jesteśmy jedyną firmą w Anglii, która produkuje rolety dzień i noc w kasecie z prowadnicami, po angielsku Perfect Fit, czyli jesteśmy jedyną firmą, która robi taki produkt w Anglii. Żadna firma angielska się tym nie zajmuje, po prostu nie mają na to sposobu, patentu. Ale czy tylko to jest ich, no jeszcze właśnie chcę pociągnąć ten temat, dlaczego Anglicy tego nie robią? Czy faktycznie oni nie wiedzą, jak to zrobić, czy może po prostu na rynku nie ma takiej potrzeby? Bo wspomniałeś, że obsługiwałeś na początku polskich klientów i na tych polskich klientów liczyłeś. Czy myślałeś też o tym, żeby sprawdzić angielski rynek i czy sprawdziłeś, czy Anglicy taki produkt potrzebują? Tak, sprawdziłem, że właśnie, że firmy angielskie tego nie oferują, a więc z tego względu, że tutaj okna otwierają się na zewnątrz, czyli inaczej niż w Polsce. W Polsce otwierają się do środka i przez to, że otwierają się do środka, nie ma możliwości, żeby zamontować sobie jedną roletę wolno wiszącą, zamontowaną do tej wnęki sufitowej, bo w tym momencie sobie zablokujemy możliwość otwierania tego okna. Także w Polsce powstały systemy właśnie montowane na oknie. Jest dużo tych systemów, jest już wiele różnych firm, które proponuje takie systemy. W Anglii nie było takiej potrzeby, tak? Bo te okna otwierają się na zewnątrz, czyli tutaj nic nie blokuje. No i firmy angielskie bardziej nastawiały się na to, żeby robić po jednej rolecie na okno, tak? Ale my Polacy, wiadomo, żeśmy przywieźli sobie już te nasze przyzwyczajenia z Polski i każdy, tak jak ja, właśnie też szukałem tych rolet, bo chciałem, żeby parapet po prostu mieć wolny, żeby mieć swobodny dostęp do otwierania okna i tak dalej. Ma to wiele plusów. No i moją przewagą było to, że ja oferowałem produkt, którego nie było na rynku i nie miałem konkurencji w tym segmencie akurat. I to pozwalało mi zyskiwać coraz większe grono klientów, no bo nie było z kim konkurować, tak? Firmy angielskie też mają jakieś systemy typu Perfect Fit, ale to są inne systemy troszeczkę i mało popularne, tak? Rozumiem. Czyli po prostu znalazłeś, zobaczyłeś, że tego nie ma, ty tego potrzebowałeś, nagle ludzie zaczęli przychodzić, pytacie ciebie, skąd takie masz, a jak to tego, zacząłeś im to po prostu montować. No i teraz powiedz, jak to się rozkręciło. Czy zacząłeś się gdzieś nagle reklamować, ogłaszać, czy po prostu od ust do ust jakąś pocztą pantoflową tak zwaną to się jakoś przerodziło w biznes? Tak, no właśnie stworzyłem sobie profil na Facebooku firmowy. Zacząłem właśnie wstawiać posty na Facebooku i za pomocą tych postów się jakby trochę reklamować. To był mój pierwszy krok. A co tam pisałeś w tych postach? Że co, że zakładasz żaluzje czy jakieś inne treści? Tak, że właśnie, że oferuję taką usługę i też dawałem właśnie zdjęcia, pokazując tą różnicę, jaki to jest typ rolet, że to jest coś innego. Pisałem, że nowość na rynku, tak, żeby ich zainteresować, przykuć uwagę. No i właśnie za pomocą Facebooka najwięcej klientów miałem, nie ma co ukrywać. Też zacząłem chodzić na targowisko, po prostu sobie ustawiałem taki... Rozstawiałem się ze swoimi produktami na targowisku i po prostu ludzie podchodzili, pytali, co to jest, jak to działa. No i dzięki temu też kilku klientów zyskałem. No i ale głównie za pomocą Facebooka, czyli reklama na Facebooku. To było moje do tej pory w sumie to jest nasze główne źródło jakby reklamy, Facebook. No i zacząłem też się reklamować po prostu w innych miastach. Takim bardzo ważnym momentem było to, jak zacząłem reklamować się w Manchesterze.
na grupie Manchesterowcy Bazar. No i tutaj był bardzo duży odzew właśnie wśród klientów w Manchesterze. No, miałem godzinkę drogi, żeby dojechać z Banzai do Manchesteru. I też wiele osób mi pytało, po co ja tam się ogłaszam, skoro to jest tak daleko. No ale ja mówię, że dla mnie to nie jest za daleko, żeby jechać. Jeżeli będę miał dwóch, trzech klientów, to po prostu dla mnie to nie jest żaden problem. No i szczerze powiedziawszy, dzięki właśnie to, że Manchester stał się moim głównym rynkiem odbioru, firma zaczęła bardzo szybko właśnie się rozwijać i zdobywać coraz więcej zamówień. No i to tak trwało półtorej roku. Była taka skala, że już po prostu ciężko było to samemu ogarnąć. A już na samym początku, jak zacząłem się tym zajmować, to już miałem w planach, żeby to robić samemu tutaj produkcję na miejscu. Bo skoro tego nie ma, to muszę być pierwszą osobą, która zacznie nie tylko to sprzedawać, ale też produkować. I moim celem było, żeby dalej obsługiwać klientów, którzy do nas się zgłoszą, ale też chciałem zbudować odbiorców sobie, grupę odbiorców, którzy będą u nas kupować. Czyli że ja będę zaopatrywał inne firmy, które działają może w innych miastach, po prostu, że one będą zaopatrywać się u mnie w te rolety. Bo ja jestem specjalistą od tego typu rolet i ja ich będę zaopatrywał. No i tak, to mi tak się stało. No i po prostu widziałem, że sam tego nie ogarnę. To jest po prostu za dużo pracy dla jednej osoby. Wcześniej już zatrudniłem żonę w firmie. Także żona mi pomagała. Do tej pory w sumie żona pracuje ciągle z nami. Jest szefem produkcji tych rolet, czyli zajmuje się całą produkcją. No i też zastanawiałem się, jak tutaj tą firmę pchnąć do przodu. Jak tutaj się bardziej szybciej się rozwijać. No i postanowiłem, że muszę sobie znaleźć wspólnika, który po prostu mi pomoże w tym wszystkim. No i tym sposobem dwa lata temu założyłem firmę Limited z moim kolegą Tomkiem i od tego czasu działamy właśnie jako firma Limited. Mhm. Są dwie rzeczy, które mi przyszły do głowy, które chciałbym cię zapytać. Po pierwsze, czyli tak rozumiem, że na początku to był import z Polski gotowego produktu, którego zajmowałeś się już tylko i wyłącznie montażem i na tym zarabiałeś pieniądze, ale zobaczyłeś, że możesz po pierwsze zrobić to sam, nie musisz tego importować, pewnie koszty będziesz miał mniejsze, też więcej zarobisz na tym i być może będziesz mógł zrobić coś, czego w Polsce nie ma, coś, co jest bardziej przystosowane pewnie do tego angielskiego okna czy tego domu w jakiś sposób, więc postanowiłeś, że zaczniesz to produkować. Czy wiedziałeś, z czym wiąże się taka produkcja, z czym, jakiego typu urządzenia, miejsca ci są potrzebne do tego, że zacząłeś po prostu research robić? Tak jak wspomniałem wcześniej, że już od samego początku myślałem o tym, żeby to produkować samemu, także nawet po pół roku działalności zacząłem właśnie robić taki zwany research, interesować się, jakie urządzenia są potrzebne, co ja potrzebuję i tak dalej. Także już budowałem sobie taki jakby biznesplan. No tylko właśnie trzeba było jakby zdobyć finansowanie na to wszystko. No i też lokalizację, tak? Także tak od samego początku dążyłem do tego, żeby produkować to samemu. A ile tak w ogóle na początek, jak zdecydowałeś się, że będziesz montował, musiałeś wyłożyć pieniędzy, że tak powiem, na ten biznes, zainwestować, że tak powiem, w reklamy, jakieś urządzenia, jakiś stok, czyli te rzeczy, które musiałeś zaimportować. Czy musiałeś mieć jakieś grube pieniądze, żeby zacząć? A wiesz, nie, no to jest, zacząłem prowadzić tą firmę inwestując 100 funtów na początek. Czyli bardzo małe pieniądze. Bo tutaj tak naprawdę musiałem kupić tylko katalogi z produktami, żeby po prostu jak jedziesz do klienta, żeby pokazać mu, co mamy w ofercie. Także bardzo małym nakładem finansowym to nie były tysiące czy setki tysięcy funtów, to było po prostu zwykłe 100 funtów, od którego zacząłem swój biznes, czyli bardzo małe pieniążki. No i później wiadomo, że wszystko, może nie cały zysk, ale większość część zysku, który przychodził z tych realizacji, to jużśmy inwestowali w rozwój firmy, czy dokupowali trochę więcej sprzętu, trochę więcej katalogów, trochę
trochę na reklamę się przeznaczało więcej, tak? Trzeba było stworzyć stronę internetową, jakieś ulotki podrukować. Także później to już było takie samo finansujące się przedsięwzięcie. Czyli po prostu te dochody z tego montażu były wystarczająco duże, żeby pokryć wszelkie koszty związane z rozwojem. Ale ty po początku wyciągnąłeś 100 funtów, za które kupiłeś po prostu katalogi. Tak. I to był cały koszt inwestycji, tak? Później tylko tak. Ewentualnie spotykałeś się z ludźmi, pokazywałeś im, co jest dostępne. Oni zamawiali, proszę, w tym i tym kolorze, taki rodzaj. Ty zamawiałeś to w Polsce, ale to już było do tego klienta, on jakąś zaliczkę pewnie wpłacał, jeśli się nie mylę. Tak, dokładnie. Mhm. Czyli za każdym razem właśnie zaliczkę pobieraliśmy i dalej pobieramy, z tego względu, że to jest produkt robiony na miarę i tutaj, żeby klient się nie wycofał dwa dni później, że on już nie chce tego. Także do tej pory pobieramy zaliczkę od każdego klienta. Okej. Okay. I jeszcze drugi temat, który chciałem dotknąć właśnie, to wspomniałeś, że zacząłeś szukać wspólnika. Ponieważ firma się tak rozwinęła, że miałeś sporo zajęć, sporo było tego i jeszcze produkcja, czułeś, że nie jesteś w stanie tego sam ogarnąć, potrzebujesz wspólnika. I to jest ciekawe właśnie, bo zastanawiam się, ile osób myśli w taki sposób właśnie, że ten rozwój być może mnie przerośnie, potrzebuje kogoś i jak znaleźć osobę odpowiednią do tego, żeby weszła ze mną do firmy, która już istnieje, bo łatwiej pewnie jest znaleźć wspólnika do przedsięwzięcia, które się jeszcze nie rozpoczęło. Czyli hej, chodź, zróbmy coś razem. Dobrze, zróbmy coś razem. I zaczynamy od zera, tak? To ty robisz to, to ja robię to i jakoś to będzie. I tak przeważnie tworzą się spółki. Natomiast kiedy ktoś ma istniejącą firmę, która się rozwija, przynosi dobre dochody, jest sprzedaż, są klienci i teraz mówi, hej, ja sobie nie radzę, potrzebuję wspólnika. Zastanawiam się, czy nie miałeś wtedy wątpliwości, że może jednak nie, bo ktoś przyjdzie nieodpowiedni i może mi to zepsuć. A więc oczywiście zawsze są wątpliwości i dużo osób mnie też krytykowało za to, że niepotrzebnie wziąłem sobie wspólnika, skoro firma już istniała na rynku i miała jakąś tam renomę, że niepotrzebnie dzielę się jakby z tym wszystkim. Ale moje podejście było takie, że jeżeli będziemy razem współpracować, to zbudujemy coś większego niż obecnie i nawet jeżeli będę miał mniejszą część tego tortu, procentowo, tak? Procentowo mniejszą część, to i tak będę miał jakby summa summarum większą część, bo to urośnie, tak? Czyli jakby to wytłumaczyć, no, żeby to było prościej powiedziane, że mogę mieć 100%, załóżmy, od 1000 funtów, tak? I mam 100% własności. Firma jest warta 1000 funtów na początku i to jest tylko moje. Jeżeli teraz my mamy obroty sięgające tam 1000000 funtów, i jeżeli ja mam z tego mniejszy udział, ale to i tak mam więcej niż 1000, tak? Czyli że tak jest moje myślenie, że lepiej mieć mniejszą część, ale większego tortu, tak? No tak, ale żeby ten tort urósł, żeby to się rozwinęło dalej, potrzebujesz znaleźć osoby, która będzie czuła tak samo jak ty, będzie czuła twoją wizję i będzie faktycznie dokładała się do tego, a nie będzie tylko takim obarczeniem, że teraz będziesz musiał to ciągnąć tą osobę za sobą. Bo czym różni się taki wspólnik, którego biorę sobie na pokład, od na przykład pracownika, którego sobie zatrudniam i płacę mu pensję i każę mu robić dane zadania w firmie, ponieważ jest ich aż tyle. A, no właśnie też dlatego podjęłem tę decyzję o wspólniku, a nie o pracowniku, bo dużo osób mówiło, że mogę sobie zatrudnić kogoś i po prostu byłoby dla ciebie to korzystniej i masz całkowitą kontrolę nad wszystkim. Ale ja pomyślałem troszeczkę inaczej, że tutaj właśnie nie da się tak działać w ten sposób, bo osoba, która będzie u nas pracować, kogoś zatrudnię, to może popracuje miesiąc, a może pracuje dwa lata i kiedyś powie, że odchodzi, bo już mi jej się nie podoba, tak, w firmie. I też nie wiadomo, jak ona będzie przekonała się do tych obowiązków, jeżeli ja nie widzę tej osoby, ja z nią nie jadę do klienta, tak? Bo to bez sensu, żebyśmy razem jeździli. Skoro ja zatrudniam dodatkowo osobę, żeby się rozwijać, to nie po to, żeby wszystko robić podwójnie, tak? Chcemy się rozdzielić, że ty jedziesz tu, ja tu. I ja nie mam kontroli nad tą osobą,
która jedzie w moim imieniu firmy do klienta, tak? I moje podejście było takie, że jeżeli ja kogoś zatrudnię, to ta osoba po prostu być może będzie bardzo dobrym pracownikiem i będzie fajnie się przekładała do pracy, ale pewnie będzie taka szansa też, że ona powie, nie, bo tutaj ten gościu trzepie kasę, ja robię czarną robotę, a on tylko liczy kasę z tego, tak? I ja już tego nie chcę robić i mam, powiem to, że tak powiem brzydko, w dupie, odchodzę. Dlatego pomyślałem, że jak ja zaoferuję komuś współudział w firmie, to ta osoba po prostu będzie czuła się odpowiedzialna za firmę i nie będzie czuła się w ten sposób, że ja jadę zarabiać pieniądze dla niego, tylko jadę zarabiać pieniądze dla nas, dla siebie, dla naszej firmy. I myślę, że to było lepsze podejście niż właśnie zaoferować komuś pracę. To jest ciekawe, co mówisz w kontekście tego, co powiedziałeś wcześniej o sobie, że pracowałeś jako pracownik w różnych miejscach, jakby oczekiwałeś, może szukałeś jakiegoś rozwoju, być może właśnie poszukiwałeś czegoś takiego, żeby być takim pełnoprawnym udziałowcem w jakiejś firmie, bo tak mówiłeś, że starałeś się pracować tak, jakbyś był współwłaścicielem tej firmy. I może też chcesz dać ludziom, którzy z tobą współpracują, taką właśnie samą szansę, że nie zatrudniasz kogoś i tak jak ty przeskakiwałeś z miejsca na miejsce, z pracy do pracy, masz takie doświadczenie, teraz bałeś się może tego, że ktoś właśnie przyjdzie i zacznie robić się to samo, że będziesz musiał zmieniać tych ludzi, szkolić ich, marnować ten czas i zauważyłeś wartość po prostu... No to, żeby wyszkolić osobę, no to potrzeba około 3 miesięcy, tak? I teraz, jeżeli ona po 4 miesiącach powie, że już odchodzi, no to ten czas jest zmarnowany. Dlatego ja starałem się tak dobierać sobie współpracowników, żeby tak się nie działo po prostu. Więc jaką rolę widziałeś dla swojego współpracownika, dla swojego współudziałowca? A więc, że jest moim partnerem, tak? Ze wszystkim tym, co robimy i razem podejmujemy decyzje. Razem będziemy budować tą firmę. Po prostu to jest nasze dziecko i musimy o to dbać razem. Okej. Okay. I powiedz, jak znalazłeś odpowiednią osobę? Po prostu ogłosiłeś, że szukasz współudziałowca? Nie, ja się nigdzie nie ogłaszałem oczywiście, bo to byłoby bardzo głupie moim zdaniem, żeby się ogłaszać, że szukam wspólnika. Nawet zanim wcześniej ja jakby zacząłem o tym mówić, że będę chciał wspólnika, to już same osoby do mnie się zgłaszały, proponowały jakby spółkę, że tak powiem. Tylko te osoby oferowały, załóżmy, zainwestują, nie wiem, jakąś tam kwotę pieniędzy w firmę, no i będą współwłaścicielami firmy, a ja dalej mam pracować w tej firmie, tak? Dla mnie to było bez sensu, że po co mi ich pieniądze? Ja mogę sobie wziąć pożyczkę z banku, ja nie potrzebuję ich pieniędzy. Ja chciałem osobę, która by z nami mogła pracować w tej firmie. Czyli zaraz, miałeś dużo ofert typu my wyłożymy pieniądze, kupimy od ciebie jakby udziały i później będziesz nam co miesiąc wypłacał procentowo od zysku. Tak, miałem takie propozycje, miałem kilka takich propozycji, ale to nawet po minucie zastanowienia odrzucałem takie oferty, bo to po prostu nie było dla mnie, bo to nie chodziło o to, że ktoś ma mi przynieść gotówkę tylko, tak? To chodziło o to, żeby zyskać też partnera, a nie tylko inwestora, tak, który zainwestuje pieniądze. Czyli miałeś inny cel, ale gdybyś był w takiej sytuacji, że na przykład masz tutaj, stoisz przed takim faktem, że chcesz zacząć produkować i potrzebujesz sporej gotówki na zakup jakiegoś sprzętu, to wtedy mógłbyś się zastanowić nad tym w taki sposób, że zamiast pójść do banku, to wziąć kogoś jako inwestora, czy jednak zostawiłbyś dla siebie wszystkie udziały? Nie, no właśnie ja mogę pójść do banku i wziąć tą pożyczkę i otworzyć to sam, ale właśnie wolałem wziąć sobie wspólnika, żeby też mi pomógł w tym wszystkim, tak, żebym ja nie musiał tego robić sam. I też szukałem osoby, która będzie inna niż ja, żeby spojrzeć na to z innej strony, żebyśmy mieli dwa różne spojrzenia, żeby później to się zazębiało, tak, żeby... Nawzajem sobie jakby pomagać tutaj w tym
rozwijaniu firmy. Wiesz, brzmi to tak, jakbyś to bardzo dobrze wcześniej przemyślał. Jakiej osoby potrzebujesz, że ona musi być inna niż ty, że musi mieć inne spojrzenie na te sprawy, prawda? Że musi mieć nie tylko chęć zainwestowania gotówki, tylko też rozwijania tej firmy. Czy ty wcześniej jakoś przeszedłeś przez jakiś kurs szukania wspólnika, czy po prostu to były swoje własne myśli? Nie, to były moje własne myśli, tak. Właśnie i też, tak jak mówiłem wcześniej, dużo osób mnie krytykowało za to, co ja zrobiłem, tak, że niepotrzebnie tutaj dzielę się własnością w firmie. Okej, okay, dla nich to w ogóle nie miało sensu, prawda? Bo tu masz świetną, działającą firmę, masz tyle pracy, pieniądze się sypią, ludzie zamawiają, wszystko super, a ty nagle chcesz oddać część tego komuś innemu. I oczywiście nie widzieli tej wizji, którą ty miałeś. I powiedz, ile czasu minęło od czasu, kiedy założyłeś, kiedy wziąłeś do spółki kogoś innego? No, dwa lata było w czerwcu. Dwa lata minęło. Co po tych dwóch latach możesz powiedzieć? Warto było? No, warto było, bo firma bardzo, bardzo się rozwinęła, tak? Po pierwsze, produkujemy sami te rolety. No i też bardzo żeśmy się rozwinęli, bo obroty na chwilę obecną pięciokrotnie się zwiększyły, tak? Także tutaj idziemy ciągle do przodu i widzimy też fajną przyszłość przed nami, że to nie jest koniec drogi, to jest w sumie dopiero początek, tak? Ja zapytam jeszcze o tego wspólnika, bo mnie to interesuje. Moment, kiedy podjąłeś decyzję, że biorę kogoś na pokład, domyślam się, że też wkład finansowy był od tej osoby, bo to już była firma działająca, ale miałeś te oczekiwania, że tą rolę jakąś weźmie w firmie i pomoże ci rozwinąć. W czym najwięcej pomogła ci ta osoba? W czym najwięcej pomógł ci wspólnik? A więc tutaj Tomek jest bardzo takim technicznym chłopakiem, czyli on tutaj wcześniej pracował w różnych firmach i właśnie czy jest taką złotą rączką u nas w firmie, że potrafi właśnie dużo, dużo rzeczy zrobić, coś tam zaprojektować, coś wymyśleć. Także pod tym względem on mi właśnie najwięcej pomógł, tak? Czyli te sprawy techniczne, tego typu sprawy. Czy oznacza to, że ty miałeś jakby trudność w tych technicznych tematach? Czy ja też jestem jakoś tam obeznany w tych wszystkich tematach, ale on ma troszkę... Gdzie cię uzupełnił właśnie? W którym miejscu on cię uzupełnił? On ma troszkę inny charakter niż ja. Ja nieraz próbuję działać troszeczkę szybko. On tutaj właśnie musi przemyśleć, zastanowić się i robić to powoli. No i to się też sprawdza, tak? Że on podchodzi do tego bardziej spokojnie niż ja, bo ja czasami troszeczkę szybciej myślę niż on. No tak, ale ja tu widzę potencjalny konflikt, prawda? Spotyka się dwóch w jednym miejscu. Jeden mówi, dobra, okej, bierzemy się za robotę, robimy to szybko. Drugi mówi, czekaj, chwileczkę, musimy to przemyśleć. To jest pewien konflikt zaczyna się robić, tak? Każdy ma inne zdanie. No tak, ale to też chodzi, żeby była burza mózgów i wyszły z takiego jakiś kompromis, bo tak jak wspomniałem, że jakby była osoba, która by tylko przytakiwała, no to wtedy nie ma tego rozwoju, tak? Nie ma tego pójścia do przodu. Tutaj nie ma tej burzy mózgów. A tutaj, jeżeli ty masz jakieś zdanie, słuchasz drugiej osoby i potem jest rozmowa, no to musimy pomyśleć, jak to najlepiej ugryźć. No i tak to działało, tak? Że były rozmowy. Piotrek, ale mnie interesują te rozmowy i te momenty, szczególnie dlatego, że w spółkach najczęściej te spółki się rozpadają, takie mam wrażenie, właśnie poprzez tego, że ludzie nie mogą, poprzez to, że ludzie mają różnice zdań. Jeden chce pójść w jedną stronę, drugi chce pójść w drugą stronę i w tym momencie nie ma zgody i się rozstają. Nie boisz się właśnie, że ty jesteś inny, Tomek jest inny i może do tego doprowadzić? No ja też się nasłuchałem dużo historii właśnie, jak tutaj nawzajem się oszukiwali wspólnicy i potem się firmy rozpadały. Także wiem, że tak się dzieje często. No ja Tomka znałem też długi okres czasu. To nie tak, że ja go poznałem w poniedziałek, a we wtorek mieliśmy spółkę. No znamy się bardzo długo. Także już też znamy siebie nawzajem i też mogliśmy sobie ufać wcześniej już. No i myślę, że to też pomogło nam później w biznesie, tak, że już wcześniej się znaliśmy, przyjaźniliśmy się, nasze żony też się przyjaźnią, tak, także tutaj to nam też trochę pomogło, nie, w tym wszystkim.
To jest kolejna ciekawa rzecz, którą mówisz. To jest, po pierwsze powiedziałeś zaufanie i owszem, prawda? Wziąć osobę do spółki, do której mam zaufanie. To jest ważne, ale z drugiej strony jesteście też przyjaciółmi. I tu też może być pewien moment taki, znowu jakiś problem, prawda? Bo czasami mówią, że do spółek najlepiej nie brać swoich kolegów ani przyjaciół, tylko najlepiej obcą osobę, jakąś taką, z którą się nie spotykamy. Widzisz, bo to widzę, że to zupełnie odwrotnie to wszystko u ciebie to wygląda niż stereotypowy przypadek. No tak, bo wiadomo, że są jakieś stereotypy, a też są wyjątki, tak? Także może to jest jakiś wyjątek tutaj reguły. Okej, okay, no właśnie grilluję cię troszeczkę tutaj w tym temacie, bo zastanawiam się, czy... dlaczego to robię? Dlatego, że właśnie widząc problem ze spółkami, w jaki sposób to się powstaje i później niestety się często rozpadają, ludzie nie mogą się dogadać, próbuję zobaczyć, jak to jest, że u ciebie od 2 lat to działa, jesteś zadowolony, firma rozkwitła i widzę, że masz bardzo pozytywne patrzenie w przyszłość. Dalej, jeśli chodzi o samą spółkę z Tomkiem i w ogóle jeśli chodzi o rozwój firmy. Dlatego właśnie tak podpytuję, wiesz, żeby zobaczyć, jak to u ciebie działa, że te stereotypy nie działają. Więc może zauważasz coś takiego specyficznego między wami? Czy jest coś, co was bardzo łączy, że pomimo może jakichś różnic zdań, wy jednak trzymacie się razem? A więc ani on, ani ja nie jesteśmy konfliktowi, tak? Także mamy takie łagodne charaktery, że staramy się wszystko załatwiać jak najbardziej pozytywnie. I to też chyba nam pomaga, tak? Że nikt nie jest jakimś takim cholerykiem, że rzuca czymś, czymkolwiek właśnie, bo się denerwował. Nie, u nas tego nie ma. On jest spokojny, ja też jestem spokojny i to nam bardzo pomaga w tym wszystkim, że Nie pamiętam, żebyśmy się pokłócili przez te 2 lata. Także oczywiście były różnice zdań. To nie jest tak, że on mi zawsze tak kiwał głową, że tak, a ja jemu nie. No oczywiście mamy swoje różne zdania, ale nigdy nie było kłótni pomiędzy nami. Czyli sposób rozwiązywania różnicy zdań jest taki, można powiedzieć, bezkonfliktowy, że nie ma jakiegoś tego konfliktu, że się tam obrażacie na siebie, czy się obrażacie jeden drugiego, bądź nie wiecie, jak to rozwiązać. Więc to jest też takie coś, co ja czuję od początku rozmowy z tobą, że ty jesteś człowiekiem, należy do ludzi, tak jak nazwałeś siebie, spokojnych. Tak, no jestem bardzo spokojny. Z czego to się bierze, że po prostu taki masz charakter, jesteś spokojnym, cichym człowiekiem? Jestem osobą, która mało mówi. Naprawdę? Mało mówi, tak. No teraz mówię, bo mnie pytasz, ale jeżeli w towarzystwie to ja w sumie mało gadam. Są osoby, które, tak moja żona zawsze wiedzie prym w rozmowie, ona zawsze najwięcej mówi. Ja zawsze jestem taką osobą właśnie, która dużo słucha, mało mówi. Taki mam charakter po prostu. No jestem osobą spokojną, nie jestem wybuchowy. No taki mam charakter, no nie wiem, co mu powiedzieć. No a masz takie momenty, że ktoś coś mówi obok ciebie i po prostu słyszysz to i w środku jest jakiś wulkan i tego tam... uspokajasz i nie dasz mu wybuchnąć, czy po prostu w ogóle tego wulkanu tam nie ma? No może czasami daje upływ emocjom, tak, że też podnoszę głos i tak dalej, i nieraz krzyczę, ale generalnie jestem spokojną osobą. Interesujące. No właśnie, to jest jakaś wskazówka do tego, na pewno dla słuchaczy też, którzy myślą o tym, po pierwsze o tym, jak rozwijać firmę, czy wspólnik jest potrzebny, dlaczego jest potrzebny, w jaki sposób dobierać ludzi do współpracy i też patrzeć na taką, no nie tylko powiedzmy mentalność, tylko też patrzeć na to, jaki jest charakter tej osoby, czy pasujemy do siebie. Bo jeżeli ktoś jest bardzo wybuchowy, ja jestem spokojny albo odwrotnie, to może niekoniecznie to się spasuje. Zastanawiam się, gdybyście oboje byli bardzo konfliktowi i kłótliwi, czy wtedy to by jakoś zadziałało, prawda? No na pewno nie, dlatego też ja też się zastanawiałem, tak? Czy ja dam radę z nim współpracować właśnie, czy to wypali, czy nie. No, wiadomo, że człowiek zawsze się boi, jak podejmuje takie decyzje, ale właśnie zastanawiałem się, jak to będzie później pomiędzy nami, czy uda się nam współpracować, ale wiedziałem, no znaliśmy się wcześniej, no i wiedziałem, że tutaj może to po prostu dać radę, no i sprawdziło się.
Okej. No właśnie, to jest ciekawy przypadek. Myślę, ja cały czas mam to w głowie, dlatego tak jakby grilluję ten temat. Wracam do niego cały czas, ale właśnie to jest... Pierwszy raz spotykam się z tym, żeby właśnie polska firma, Polak w Anglii zaufał innemu, mając już działający biznes. I faktycznie jest to chyba taki ewenement, bo to, co ci mówili wszyscy naokoło, de facto to jest był strach, ich strach przed tym, że coś stracisz teraz. Że ty możesz zostać, prawda, z niczym, bo to pójdzie w ruinę. Więc każdy jakby się boi o to jakieś dobro, które udało mu się stworzyć. Więc to wiadomo, że zawsze też jest takie ryzyko. Dlatego ja nie mam z nim udziałów pół na pół. Ja po prostu zaproponowałem mu mniejszościowy pakiet akcji, że tak powiem. Po prostu, żeby mieć też większą kontrolę nad tym, co się może zdarzyć. No i on się na to zgodził, wiedział na to się decyduje. Także mogę go przegłosować, tak? Jeżeli są jakieś zdania odrębne, to mogę go przegłosować. No ale zawsze, jeżeli podejmuję jakąś decyzję, to nie po to, żeby komuś zrobić na złość, bo ja ci pokażę, że jestem lepszy od ciebie, tak? Nie o to chodzi. Wszystkie decyzje, które podejmuję, czy podejmujemy, to z myślą o rozwoju firmy, a nie żeby sobie nawzajem się pokazać albo sobie robić jakieś na złość, tak? To nie o to chodzi. To doprowadzi tylko do jednego momentu, właśnie do upadłości firmy. Czyli mówimy o pewnej dojrzałości emocjonalnej, która pozwala nam zrozumieć, czym właściwie jest różnica zdań, prawda? Że różnica zdań jest tylko i wyłącznie innym sposobem myślenia i należy wyciągnąć z tego wnioski, na których możemy budować kolejny krok do przodu. Jeżeli natomiast zatrzymujemy się w tym momencie i patrzymy na siebie nawzajem i bierzemy to personalnie, że on ma inne zdanie niż ja, on jest głupszy, bo ja jestem mądrzejszy, to tu się zaczyna ten problem, że niestety cofamy się krok wstecz. Jeżeli nie 10 kroków. Jeżeli nie opamiętamy się w porę, to tak jak powiedziałaś, może to po prostu grozić rozpadem firmy, bo jedna osoba pójdzie w swoją stronę, druga w swoją stronę i wtedy może na przykład być problem z gotówką. Bo nagle firma potrzebuje gotówki, tej gotówki nie ma, bo się udziały rozdzieliły, odeszła ta gotówka, być może z bankiem jest problem w tym momencie i może to wszystko się posypać. Tak jak w historii innego gościa Biznes Cafe, które też ostatnio słyszeliśmy. Więc okej, słuchaj. Ja zawsze powtarzałem Tomkowi, że nie można decyzji podejmować na pod wpływem emocji, tak? Tak. Że jeżeli jest taka sytuacja, że dużo emocji w nas, no to zostawmy tą decyzję na jutro, ochłońmy trochę i będziemy jutro rozmawiać, tak? Bo decyzja podjęta pod wpływem emocji może być zła. Dlatego staramy się działać na chłodno, tak, że tak powiem, tak? Że wszystkie decyzje, które podejmujemy, to na chłodno. Też analizujemy zawsze, robimy za i przeciw. No, także staramy się długo, długo rozmawiać, zanim jakieś decyzje podejmiemy. Powiedz mi taką jeszcze rzecz odnośnie właśnie podejmowania decyzji, czy prowadzenia firmy, bo wspomniałeś, że w firmie jesteś ty i twoja żona też jest. Tak, tak. Ona też jest zaangażowana. No więc z żoną widzisz się na co dzień w domu. Na pewno są tematy firmowe poruszane. Czy z żoną tak samo dobrze ci się dogaduje jak z twoim wspólnikiem? Tak, no żona to jest moje największe wsparcie, także pozdrawiam tutaj żonę z tego miejsca. No nie jest łatwo pracować w jednym miejscu z żoną. Dlatego my mamy takie funkcje rozdzielone, żeby po prostu jak najmniej się w pracy widzieć. Także ona pracuje na dziale produkcyjnym, a ja siedzę w biurze albo jestem na zjazdach. A to tak celowo, specjalnie się rozłączyliście ze względu na to, żeby się nie widzieć, tak? Tak. Bo po prostu no, my nie możemy razem pracować, że ramię w ramię będziemy stać i coś robić. Nie, bo tutaj to nie działa w tym miejscu. Czyli też zobacz, to co może być czasami dla kogoś marzeniem, że chcielibyśmy razem, cały czas się widzieć razem, być razem, pracować, niekoniecznie może działać tak, jakbyśmy tego chcieli. I ty też jesteś przykładem znowu tego, że przemyślałeś sobie, zobaczyłeś, że to nie będzie działać, przemyślałeś sobie, jak to zorganizować. Czy popełniliście ten błąd może wcześniej i pracowaliście razem i zobaczyliście, jak to jest? Tak, no to były takie sytuacje, że się pokłóciliśmy, tak, i były ostre kłótnie,
Ale jak już później to zaczęło się rozrastać, także żona sama decydowała, że ona nie chce pracować w biurze, bo ona nie ma cierpliwości do takich spraw właśnie papierkowych i tak dalej. Ona musi działać, ona jest wulkanem energii, także ona zajmuje się właśnie działem produkcyjnym i tam się spełnia po prostu, nie? Wiesz co, to jest też doskonała lekcja, bo przedtem mówiliśmy właśnie, ja tak próbowałem cię podpytywać, jakby to było, jakby jedna osoba była takim wulkanem, a druga była takim spokojną pustynią. I tutaj jesteś ty, ten spokojny facet, i twoja żona nazywa się wulkanem, która musi coś robić, musi coś się dziać, denerwują jakieś tam papiery, nudne rzeczy, i ona zmienia miejsce. To też jest fajne rozwiązanie, żeby jeżeli mamy konflikty razem, być może nawet wspólnik, to być może my jesteśmy siebie zbyt blisko. Może powinniśmy przemyśleć tak tą pracę, żeby każdy robił coś innego z innego miejsca, wykonywał swoje zadanie i ciągle firma się rozwija, a my nie musimy marnować czasu na jakieś przytyczki między sobą, tak? Jest to do uniknięcia, wydaje ci się? No wiadomo, że jak się pracuje razem, to zawsze coś może pójść nie tak i mogą być małe konflikty, ale generalnie trzeba je umieć rozwiązywać. No i myślę, że udaje nam się jak do tej pory. Okej. Powiedz mi teraz jeszcze o planach firmy. Wspomniałeś o bardzo fajnej sprzedaży planowanej na przyszły rok. Skąd się te liczby biorą? Dlaczego zakładasz, że ten 1 000 000 sprzedaży w przyszłym roku będzie? Czy w tym roku? Jaki to rok był plan? A w przyszłym roku planujemy 1 000 000. No po prostu widzimy, jak firma się rozwija, tak? Rok do roku, że mamy 50-70% wzrostu rok do roku. Też przez to, że już istniejemy na rynku 4 lata, to dużo osób o nas wie. I tak naprawdę coraz mniej się reklamujemy, bo już ludzie po prostu sami do nas się zgłaszają. Także tutaj też mamy mnóstwo osób z rekomendacji, czyli przykład, jeżeli robimy. Mogę podać taki fajny przykład tutaj małżeństwa z Wakefield. Państwo rok temu kupili od nas rolety, to jest rodzina angielska. No i spodobała się nasza usługa i zaczęli nas polecać. I to tak trwa do dzisiaj to w sumie, to polecanie, bo najpierw robiliśmy u nich w domu część okien, potem wróciliśmy po kilku miesiącach, żeby dokończyć drugą część domu. W międzyczasie poleciła nas do swojej siostry i tutaj też byliśmy u siostry, zrobiliśmy jej fajne roletki. Później córka kupiła dom, no to robiliśmy rolety dla córki. W międzyczasie babcia zadzwoniła, że też chce rolety, także zrobiliśmy rolety dla babci. 2 tygodnie temu zadzwonił brat tego pana, że szuka rolet. Także zrobiliśmy rolety dla brata. 2 dni później dzwoni ten sam pan, że słuchajcie, zostało nam zrobienia ostatnie okno w sypialni i mamy takie małe tylko konserwatorium, to robimy te rolety i będzie koniec u nas. I mówi, słuchaj, bo jeszcze moja szwagierka Sandra też właśnie kupiła dom i też te rolety. Także tak to właśnie fajnie się układa, że później osoby nas polecają i z jednego fajnego montażu czasami rodzi się taki łańcuch później kolejnych realizacji. No i to nam bardzo pomaga, tak, że ludzie nas polecają. No to jest jedna sprawa. A druga sprawa, że my też sobie zbudowaliśmy grupę naszych dystrybutorów. Z tego względu, że działamy w Barnsley, tak? I nie jesteśmy w stanie dojechać do każdego miejsca w Anglii. I tym sposobem zaczęliśmy szukać sobie osób, które mogłyby przykładowo w Londynie obsługiwać ten lokalny rynek i oferować te usługi w Londynie. No i na chwilę obecną mamy około 13 odbiorców, którzy kupują, dopatrują się u nas w rolety i świadczą te usługi tam właśnie w lokalnych miejscach, gdzie mieszkają. Czyli mamy w Londynie 2 osoby, wtedy mamy Stoke-on-Trent w Liverpoolu, Nottingham, Birmingham, Liverpool, nie wiem, czy powiedziałem, no nie pamiętam wszystkich teraz miejscowości, ale jest około 13 firm. No i naszym celem jest, żeby w przyszłym roku podwoić tą liczbę, czyli osiągnąć poziom 25 dystrybutorów
na całą Anglię, a naszym celem jest, żeby, nie wiem, w ciągu 5 lat, żeby było ich 100 takich firm, tak, które będą od nas kupować te rolety. No i tym sposobem będziemy się rozwijać, tak, że nie tylko będziemy montować te rolety lokalnie, tam gdzie jesteś w stanie dojechać, ale też będziemy głównym dostawcą rolet dla innych firm. Fantastyczny plan i sposób na rozwój poprzez myślenie, jakby podzielenie się swoim produktem i swoim pomysłem, bo czasami jest kolejny stereotyp, czyli to jest mój biznes, nikomu nie wolno tego robić, tak? To jest, jak ktoś to robi, to jest moją konkurencją. Jak on mógł tutaj wejść w mój obszar, skoro ja tutaj już jestem? I te czasami te sposoby myślenia istnieją w głowach, że ludzie się denerwują, wściekają na to. Zamiast to, co zrobiliście, macie już 13 osób, które powiedziały tak, że będą z wami współpracować, pomimo tego, że wy już robicie to samo, co oni chcą robić, tak? A więc to było troszeczkę inaczej, bo my szukaliśmy osób, które szukają sposobu na biznes, jakiś swój własny biznes. I my te osoby żeśmy właśnie werbowali w jakiś tam różny sposób. No i myśmy pomogli im zbudować ich własne biznesy od nowa, czyli oni wcześniej też nie mieli pojęcia o roletach, jak to się robi i tak dalej. My zapewniamy szkolenie, całą wiedzę, całe know-how, żeby oni mogli to zacząć działać w własnym zakresie na własnych terytoriach, tak? Także to nie jest tak, że te firmy istniały, bo część tych firm istniała faktycznie, bo mamy kilka firm, które same się do nas zgłosiły, bo szukały tego produktu, ale w większości firm, które właśnie z tych 13, chyba 8 myśmy pomogli rozwinąć się tym osobom, żeby zaczęli działać i sprzedawać te rolety. No i dalej szukamy. Jeżeli ktoś jest chętny, ktoś słucha nas teraz i jest chętny, żeby z nami współpracować, to my jak najbardziej zapraszamy do siebie, zapewniamy całe szkolenie, całą wiedzę. I później też to nie jest, że szkolenie iż potem raczej sobie sami, nie, my jesteśmy do pomocy każdego dnia na co dzień, czyli jeżeli coś się dzieje, to wspieramy te osoby też na co dzień, tak? Fantastycznie, czyli nie tylko rozwijacie swoją własną firmę, ale też pomagacie założyć innym swoje firmy, wspierając ich w tym całym procesie, nawet w szkoleniu nie tylko tak technicznym, tylko czuję, że też wsparcie, czyli pewnie też pomagacie im znajdować klientów może na tych rynkach lokalnych. Czyli nie są pozostawieni sami, bo wam też zależy na tym, żeby wam wasz produkt zszedł i żeby otworzyć sobie nowy rynek, więc wam zależy na tym, żeby osoba, która jest waszym odbiorcą i tam montuje, miała jak najwięcej klientów i żeby to się rozwinęło, prawda? Tak, no tutaj to działa obopólnie, tak? Obopólna korzyść jest, że oni mają więcej klientów, a przez to my mamy więcej pracy, tak? Także oni zyskują, my zyskujemy. Także to nie jest budowanie sobie konkurencji, to jest budowanie sobie partnerów biznesowych. Oczywiście istnieje ryzyko, że oni powiedzą jednego dnia, że już nie chcemy z wami współpracować, no ale staramy się zapewniać jak najlepszą właśnie obsługę, najlepszej jakości produkt zapewniać, żeby tak się nie działo. No bo dużo jest firm, które działa, ale z jakością produktów i obsługą to kiepsko jest, nie? Sami to wiemy na co dzień. Jeżeli próbujemy, musimy nieraz skorzystać z usług innych firm, cokolwiek tam chcemy zrobić, zamówić cokolwiek, no to bardzo, bardzo kiepsko jest, jeżeli chodzi o jakość usług. Więc być może ktoś, kto teraz słucha właśnie, byłby zainteresowany bądź współpracą, bądź być może byłby zainteresowany samym produktem, a tym, co robicie, a może rozmową z tobą. Więc powiedz, w jaki sposób takie osoby mogłyby się z tobą skontaktować? Gdzie cię szukać? Tak, no, mamy stronę internetową www.perfectblindsuk.co.uk, także mogę kontaktować się przez stronę internetową. Mamy oczywiście profil na Facebooku Perfect Blinds UK, także mogą kontaktować się przez Facebooka, no też mogą zadzwonić do mnie pod numer 079-1288-2527. No to teraz już, jak już mają twój telefon, to się być może rozdzwoni. I mam jeszcze takie jedno pytanie do ciebie, bo
Czuję, że jesteś właśnie spokojnym, poukładanym facetem, który do biznesu podchodzi tak jak chłodno. Widać, że masz te liczby ogarnięte, patrzysz, jaki jest wzrost, czyli siedzisz w tych dokumentach, te liczby, to wszystko jakby kontrolujesz. I dodatkowo jeszcze masz wspólnika i jeszcze macie 13 odbiorców i czuję, że to jest sporo pracy. Sporo pracy. I teraz tu siedzisz ze mną, sobie rozmawiasz, już ponad godzinę sobie rozmawiamy i zastanawiam się, czy tam już coś za chwilę się nie dzieje w twoim kalendarzu, więc chciałbym, żebyś mi opisał twój typowy dzień. Jak twój dzień wygląda obecnie? Ile masz czasu na pracę przeznaczasz? Ile czasu na rodzinę, dla siebie? Jak to wygląda? A więc ja przychodzę do pracy z reguły na 8, czy zaczynam pracę od 8. No i pierwsze parę godzin to jest właśnie omawianie tego, co działo się dzień wcześniej, czyli wracają montażyści i właśnie omawiamy, gdzie był, czy wszystko w porządku, czy coś trzeba omówić. Też przyjeżdża osoba, która była na pomiarach i przynosi nam zlecenia, tak? Czyli tutaj jakby na początku zajmujemy się tym. No później oczywiście wchodzę na maila i patrzę, ile zamówień nam wpłynęło właśnie od naszych współpracowników, dystrybutorów. No i trzeba to wszystko jakby przepisać na kalkulatory produkcyjne, czyli jakby wysłać to wszystko na produkcję. No oczywiście jest ileś tam maili do odpisania, są telefony od ludzi, którzy są zainteresowani właśnie pomiarem. Też trzeba zaplanować przyszłe dni, czyli umówić osoby na montaże, które już wcześniej coś zamówiły. Także tym się zajmuję w międzyczasie. No i oczywiście też mam dużo spotkań, tak? Bo wiadomo, że przyjeżdżają różne osoby do firmy, czy to, bo też mamy showroom, że osoby mogą przyjechać do nas do firmy i zobaczyć w showroomie, co my tam oferujemy. Także mamy też dużo osób, które przychodzą do showroomu. Też mamy pewnie te dwa spotkania biznesowe tygodniowo, że ktoś tam przyjeżdża z jakąś ofertą, albo my jedziemy do kogoś z jakąś ofertą. Czy tak średnio wygląda mój dzień. No i pracuję najczęściej do godziny 17, czyli od 8 do 17. I wtedy wracam do domu i no wiadomo, że zajmujemy się już tym, co się dzieje w domu. No ale to nie ma teraz takiej pokusy, że ty wracasz, żona wraca z produkcji i teraz kontynuujecie rozmowę o firmowych sprawach? Co tam się działo dzisiaj na produkcji, a co się działo u ciebie w zamówieniach? No nie, oczywiście, że sobie tam opowiadamy, co się działo w ciągu dnia. Też widzimy się, bo to przerwę spędzamy razem, tak? Czy pracujemy jakby w różnych miejscach, ale jeżeli jest przerwa, to mamy ją wspólną, tą przerwę. Także widzimy się na przerwach, coś tam sobie nieraz już opowiadamy, ale często jest tak, że właśnie po powrocie do domu też sobie coś tam opowiadamy. No oprócz tego, że właśnie jest ten czas na firmę, to też często jest tak, że dzieją się jakieś eventy, czyli jakieś networkingi, też jestem członkiem BNI, także w każdy piątek jeżdżę na BNI do Manchesteru. Kto nie wie, co to BNI, to sobie wygoogluje. Czyli wyjeżdżam o 5 rano, no i wracam średnio o 11-12 w południe piątek. Także piątek to jest taki dzień właśnie wyjazdowy bardzo często, że jest dużo spotkań. Czasami po BNI trzeba spotkać się z jakimś tym klientem, czy jechać na jakiś pomiar. Także tak to wygląda. I twoje weekendy rozumiem, że masz wolne dla siebie, tak? W niedzielę nie pracujemy, także niedziela zawsze jest wolna. Coraz mniej już pracujemy w soboty, ale jeszcze rok temu to chyba dwie soboty tylko miałem wolne w ubiegłym roku. Także pracowałem. No staram się teraz już pracować tylko od poniedziałku do piątku, żeby coraz więcej czasu poświęcić rodzinie. No ale ty po pracy, jak wracasz do domu po tej 17, nie siadasz gdzieś wieczorem jeszcze do jakichś dokumentów, papierów, e-maili? Nie. Wszystkie dokumenty, maile to w firmie. No nieraz ktoś zadzwoni, tak? Wiadomo, że mam telefon przy sobie, to oczywiście odbieram. Staram się do godziny 20 jeszcze ten telefon odebrać, potem już nie. W niedzielę, nawet jak ktoś dzwoni, to nigdy nie odbieram, bo sobie postanowiłem, że w niedzielę nie pracuję.
Także jeżeli ktoś dzwoni, pisze SMS, czy wysyła wiadomość na Facebooku, to ja nikomu nie odpisuję. Po prostu powiedziałem, że to jest świętość dla mnie, niedziela i jeżeli ktoś będzie chciał zamówić, to zamówi. Ja wtedy nie boję tego, że klient się obrazi, że ktoś w niedzielę telefonu nie odebrał. No też, to też nie dziwię się też, że jesteś spokojnym człowiekiem, bo właśnie widać, że masz takie twarde, żelazne zasady, które masz dla siebie wyznaczone. Pracuję tyle, muszę mieć czas na rodzinę. Wtedy też, bo wiesz, no są też takie stereotypy znowu, jakiś tam ktoś, kto wraca do domu, ale jeszcze przynosi pracę do domu ze sobą. Być może wiele osób cierpi na coś takiego, że albo... Zerknę w telefon, tak? Bo widzę w telefonie, jak coś tam się dzieje, jakieś maile przychodzą, ale ja nie odpisuję na maile, także po prostu wolę odpisywać w pracy, tak? Bo tam mam jakby więcej informacji, tak? Bo to też ktoś nie o coś pyta, po prostu ja nie jestem encyklopedią, że ja wszystko mam jakby... Na każdą odpowiedź mam, na każde pytanie mam odpowiedź w głowie. Nie, po prostu ja muszę sprawdzić pewne rzeczy, tak, a nie mam możliwości w domu, bo ja nie trzymam w domu dokumentów, tylko dokumenty i wszystkie inne rzeczy są w firmie. Okej. Okay. Jest to bardzo fajna rozmowa dzisiaj. Bardzo mi się podobało, że weszliśmy w kilka takich tematów, które mogą być przydatne dla wielu osób. Choćby o założeniu tej spółki, w sensie wpuszczenia kogoś do swojej firmy. Choćby nawet, czy relacji z małżonkiem, współmałżonkiem. O tym, jak zacząłeś od 100 funtów. Jest wiele rzeczy, które być może nasi słuchacze mają dodatkowe pytania. Być może ktoś chciałby coś więcej się dowiedzieć. I mam nadzieję, że znajdziesz czas, jeżeli będą takie pytania pod tym materiałem, żeby na takie pytania ewentualnie odpowiedzieć. Jak najbardziej, zapraszam do pytań. Więc pytajcie pod tym materiałem, czy na YouTubie, na kanale Biznes Cafe UK na YouTubie, czy na Facebooku, bo ten materiał też będzie na Facebooku w postaci audio, w postaci wideo, a w postaci audio na platformie iTunes. Tam co prawda pytań nie da się zadać, ani na nie odpowiedzieć, ale można wystawić ocenę tego podcastu, więc jeżeli lubisz ten odcinek, lubisz inne odcinki, zaloguj się na iTunesie i zostaw swój komentarz tam. Liczbę gwiazdek też możesz wystawić, ponieważ to bardzo pomaga mi w tym, żeby ten podcast stał się popularniejszy i w tym, żebym miał też taką motywację do tego, żeby kolejne wywiady robić z takimi ciekawymi ludźmi właśnie jak Piotrek. Cóż, Piotrek, bardzo ci dziękuję za ten czas, za udzielenie wywiadu, za opowiedzenie swojej historii, za bycie otwartym, szczerym. Bardzo miło mi się z tobą rozmawiało. Dziękuję ci. Ja również dziękuję i życzę miłego dnia wszystkim. Do usłyszenia. Dziękuję. Pozdrawiam.